Panów, media, nie tylko mieleckie, z tego co słyszę. Spotkaliśmy się, chociaż jest godzina popołudniowa, godzina 16, ale starosty ze względu na swoje obowiązki. Dopiero wróciłem z Rzeszowa i dlatego przepraszam, że troszkę późno, ale lepiej późno niż wcale. Spotykamy się po to, żeby powiedzieć sobie parę słów na temat tego, co się dokonało w ostatnią sobotę o godzinie 9:52. Pomnik, który upamiętniał żołnierzy radzieckiej, zszedł sobie spokojnie na ziemię, który został przewieziony do Muzeum w Rudzie Śląskiej. W tej chwili, z tego co informacji już otrzymałem, dziś w godzinach wieczornych w telewizjach publicznych ma być pokazany, jak tam się prezentuje. Szanowni Państwo, mam taką wielką prośbę, bo poszły różne tematy na temat tego pomnika, co się stało. Myśmy długi czas pracowali nad tą sprawą. Zaczęliśmy od podjęcia uchwały przez Radę Powiatu. Rada Powiatu w czerwcu prawdopodobnie podjęła jednogłośnie decyzję o przeniesieniu pomnika, który stał tu w tym miejscu, w którym w tej chwili się znajdujemy. Później wszystkie akta prawne, mecenasi się tym tematem zajmowali bardzo długo. Mieliśmy pełną zgodę, mieliśmy zgodę Muzeum w Rudzie Śląskiej, która nieodpłatnie otrzymała, zgodziła się na przyjęcie tego pomnika. Jest tam prawdopodobnie kilkadziesiąt tych pomników. Chcę Państwu powiedzieć oficjalnie, że koszt tej inwestycji niby, przed którą w tej chwili stoimy, wynosi 0 zł. Starosta powiedział kiedyś na Radzie Powiatu, że będzie to bezkosztowo i tak też się stało. Żadnych opłat ze strony starostwa, ze strony powiatu nie będzie. Pomnik, jak już powiedziałem, jest w tej chwili w miejscu, w którym było jego przeznaczenie. Dziś poprzez różne spekulacje medialne był przed chwilką u mnie konsul generalny Rosji, który pytał o kilka tematów, jak to wszystko wyglądało, jakieś tam różne sugestie i tak dalej, po krótkiej rozmowie zrozumiał, że decyzją, którą zarząd i starosta podjął, była słuszna ze względu na bezpieczeństwo. Jak Państwo widzicie do góry, co tam widać, kawałek troszkę betonu czy wapna i na tym właśnie stał pomnik, który waży około 2 tony. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy mogłaby dojść do tragedii, że się Państwo obserwowali w ostatnim czasie masę młodzieży, masę ludzi domagali się usunięcia tego pomnika. To nie był pomysł czy wymysł tylko Rady Powiatu czy Zarządu, to była prośba mieszkańców, którzy kilka tysięcy podpisów zebrali, którzy przez kilkanaście lat prosili, pikietowali, usujcie ten pomnik, usujcie, przenieście go w inne, w godne miejsce. I przyszedł czas 2015 rok, kiedy starosta powiedział, że ten pomnik będzie usunięty. Część z mediów, z tego co przed chwilą my rozmawiali, zaskoczone było, ale no starosta jest taki, że lubi nieraz zaskakiwać. Bez rozgłosu, bez fleszy, bez aparatów, bez widzów, bez komentarzy. Pomnik naprawdę bardzo godnie, bardzo, bardzo precyzyjnie został ściągnięty i przewieziony w swoje miejsce. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. A czy jest jakieś wideo z demontażu tego pomnika? Jest tylko zdjęcie pamiątkowe, które jest w dyspozycji starosty. I będzie można uzyskać dostępne? No jako zdjęcie, jak pani da adres mailowy, to nam jedno zdjęcie prześlemy, ale poza tym całej operacji przesyłać nie będziemy. Dlatego to jest chwila historyczna, która zostanie w małym gronie. Pani starosta, od którego roku stał ten pomnik i co upamiętał żołnierzy radzieckich? Tak? Upamiętał żołnierzy radzieckich za to, że nas wyzwolili. Na ten temat wyzwolenia to są różne sugestie, no, znamy choćby wywóz na Sybir i tak dalej, na ten temat nie trzeba mówić, większość Państwa wie o co chodzi. No, nasi żołnierze walczyli w całym świecie, nie wiem czy tyle pomników stoi w świecie, co w tej chwili w Polsce stało pomników radzieckich. Dlatego no, jest taka kolej rzeczy, jest epoka, która hołduje pewnej grupie, przychodzi czas, kiedy te właśnie pomniki, te postumenty muszą znaleźć się w innym miejscu. Mnie to cieszy, bo jak Państwo wiecie, dużo przypadków było dewastacji tych pomników. Dziś właśnie konsulowi powiedziałem, zagraża bezpieczeństwo. On sam przyznał rację, kiedy pokazałem zdjęcia, jak podstawa wyglądała. Lekki ruch, lekkie zawirowanie mogłoby dojść do tragedii. I w ten czas, co by, drodzy Państwo, było? Kto był winny temu wszystkiemu? Starosta powiatu mieleckiego. I do tego, żeby uniknąć tego wszystkiego całego, niezniszczonego, przekazaliśmy do muzeum. A od którego roku stał? Bo tutaj z tego co słyszę, 63. Tak? Tak, tak. A proszę powiedzieć w tej rozmowie z konsulem,
Co konsul powiedział? Czy złożył jakiś oficjalny protest na pana ręce? Czy... Nie złożył oficjalnego protestu, kazał tylko napisać wyjaśnienie, jak to wszystko wyglądało, tylko no, był troszkę przerażony, że jako konsul, jako ambasada nie wiedziała w tym temacie nic, nie zwracali mi się zapytaniem, ale mamy inne zapytania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w którym wyraźnie pisze, że takie pomniki podlegają decyzji tylko i wyłącznie władz samorządowych. To nie jest pomnik, w którym ktoś tu zginął, ktoś tutaj poległ się, tak, tylko to jest dowód wdzięczności. Ten pomnik został usunięty zgodnie z prawem i zgodnie z procedurą, jaka panuje w naszej pięknej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej. A czemu to się było wszystko w nocy? To nieprawda, ja już powiedziałem. To właśnie media, ktoś tam jakieś spekulacje doniósł, że w nocy, bo dużo ludzi było zaskoczonych, że tego pomnika nie ma. O godzinie 9.10 przyjechały sprzęty, o 9.50 pomnik już był załadowany na samolot. Biały dzień, ludzie przechodzili, widzieli. Panie starosto, nie obawia się pan, bo z depeszy Polskiej Agencji Prasowej nadaliśmy przed chwilą depeszę o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji złożyło na ręce pani ambasador naszej w Moskwie stanowczy protest właśnie w sprawie tego incydentu, jak to nazwali. Nie obawia się pan tutaj, że ta sprawa z Mielca wpłynie, czy wypłynie na szerokie wody i też wpłynie na stosunki między Polską a Rosją? Myślę, że nie, no to już jest w tym roku, z tego co mi konsul powiedział, czwarty pomnik, a ten pomnik został, tak jak powiedziałem wcześniej, w godny i w humanitarny sposób ściągnięty, także wyjaśnienia pójdą do konsula, myślę, że wszystko będzie ok. Zaprosiłem konsula na spotkanie, ma przyjechać w takim wygodnym czasie, pokażę mu cmentarz rosyjski, który jest pielęgnowany przez naszych mieszkańców, także myślę, że nie ma takiego zagrożenia. Czy panie starosto, cokół podziemi losy pomnika, pojedzie też do Rudy Śląskiej, czy też rozbierzecie go państwo i zostaną? No, to chyba nie ma co do Rudy Śląskiej zawozić, to mi się wydaje, że będzie utwardzenie pod parking, czy pod jakiś plac, który tutaj widzicie w jakim stanie jest, to płytki, silny plac, który przed pięknym obiektem, który będzie lada dzień remontowany, będzie piękna sala operacyjna, będzie tutaj skwer, który można spokojnie sobie usiąść, odpocząć przy załatwianiu różnych tematów. Czyli można rozumieć, że on zostanie rozburzony, pokruszony, a następnie użyty jako utwardzenie, tak? Dokładnie tak, bo to już postać nie jest historyczna. Historycznie był pomnik, który na tym cokole stał, a to już jest normalny, prawdziwy beton. A kiedy tego się możemy spodziewać, tej operacji? No to nie będzie operacja, tylko to będzie praca normalna. Wiosną 16 roku na pewno będzie przetarg, będziemy wykonywali tutaj właśnie to, co powiedziałem, tą nawierzchnię i w tym momencie będzie ten cokół rozebrany. Panie starosto, swego czasu fragmenty muru berlińskiego trafiały na aukcję. Czy państwo nie przewidujecie tego gruzu również sprzedawać? To jest pomysł pana redaktora, pan ma dobre pomysły. Jeżeli będą chętni, jak najbardziej za darmo przekażemy. Panie starosto, jeszcze jedno pytanie. A co za firma? Która firma to wykonywała, tę operację usunięcia? Firma, która się nazywa Starosta Zbigniew Tymuła, który prowadził 25 lat firmę. Więcej państwu nie będzie. Starosta, jaka jest przyszłość tego miejsca, tego parku, w którym się znajdujemy? Myślę, że ten park cały, prawdopodobnie jest dokumentacja na rewitalizację tego miejsca. Myślę, że to będzie piękne miejsce, które będzie świeciło przykładem, że przy budynku, to jak kiedyś powiedziałem, przy budynku starosta Nawyspiańskiego będą miejsca parkingowe dla wszystkich petentów, którzy będą przyjeżdżać, a tu będzie miejsce odpoczynku dla wszystkich, nie tylko petentów, ale mielczan, którzy będą tu przechodzić. Dotarły do pana spośród mielczan głosy protestu, że no, usunęliście państwo ten pomnik? Jeżeli chodzi o mnie, to kilka telefonów wdzięczności, a protestu. No, podziękowanie, tak? Tak. Jeszcze życzę państwu wszystkiego najlepszego i dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich państwa, no może to starosta nie powiadomił mediów, ale no, jak będziemy pisali, to piszcie to, co właśnie tutaj jest przekazywane i żeby ludzie nie byli jak zaskoczeni, że to nocą, czy tam ktoś go ukradł. To nikt nie ukradł, wszystko legalnie, prawnie zostało skierowane tam. Dziękuję państwu bardzo, pogoda ciekawa dla nas, ale no widzicie, na to wszystko pokropił deszcz. Myślę, że nas nie rozmoczy. Życzę wszystkiego dobrego, miłej nocy i zapraszam na kolejne konferencje. A jeszcze państwu dodam, że akurat dziś kończę rok swojej działalności jako starosta. Myślę, że ten dzień 30 listopada zapisze się w pamięci nie tylko starosta i państwa. Także myślę, że najbliższa konferencja będzie w niedługim czasie na temat, co starosta i zarząd powiatu zrobili w okresie jednego roku. Niby długi, niby krótki, a bardzo dużo rzeczy się wydarzyło.
Nie mam na myśli w tej chwili pomnika, ale mam na myśli inwestycje, które zostały wykonane na terenie naszego powiatu. Także dziękuję serdecznie. Raz. Myślę, że znając odczucia mieszkańców, oni pomogą nieodpłatnie, żeby dołożyć swoją jakąś cegiełkę. To było zebranych od wszystkich środowisk patriotycznych, od ludzi zasłużonych dla Mielca, kilkanaście tysięcy podpisów. Najmłodsza osoba, która podpisała, miała 14 lat.